Jakiś taki brązowy łańcuch masz dziwny. Postoimy, popatrzymy na samoloty, może jakieś polecą. Przez te wszystkie sezony mam za wysokie ciśnienie. A motorku ile, wow. Dobra, i teren. Jak on na tym jeździ, nie pytajcie się mnie. Wygląda tak, jakby się wjeżdżało na teren lotniska, ale kurna, skasowali za nierespektowanie znaku stop. To jest ten moment, kiedy przypominasz sobie wszystkie przepisy ruchu drogowego. Ta, jedziemy we dwóch! Ze szwagrem. Jakiś taki brązowy łańcuch masz dziwny. Chyba. No ty kuźwa, tu jest rdza na nim. No. Albo nie, ty, to jest taki kolor. Nio, to ten tunelik też jest fajny. No, to było fajne. Jedziemy dzisiaj ze szwagrem. Jest późno dosyć, ale jedziemy się przejechać na platformę widokową do Wyżowic. Może jakiś samolocik zobaczymy jeszcze sobie. Takie tam 60 km tam i z powrotem. Na przedmuchanie kominów, jak to się mówi. Siemano wszystkim, cześć, i mamy kolejny filmik. Tym razem początek marca, niedziela, pierwsza niedziela marca. Nie pamiętam daty. Jedziemy sobie ze szwagrem. W sumie późno wyjechaliśmy, nie wiem, koło 14. O 5 się już robi szaro, więc taki przelocik krótki do na platformę w Pyrzowicach i z powrotem. Postoimy, popatrzymy na samoloty, może jakieś polecą i wracamy. Trzeba korzystać normalnie z motorków, bo zapowiadają, że koniec marca ma być słaby, zimny, deszczowy. Także jeździmy póki się da. Taka ciekawostka. Okazało się, że przez ile tego wulkana mam, kurka wodna? Raz, dwa, trzy, czwarty czy piąty sezon mam wulkana. I się okazało, że przez te wszystkie sezony mam za wysokie ciśnienie w przedniej oponie o pół atmosfery. Tak właśnie mi się wydawało. Co mnie tak kurna tym przodem trzęsie? A to się okazuje, że opana była za twarda. A teraz mam komfort. Komfort mam teraz normalnie. Mięciutko na przodzie. Ładnie dziury wybiera. Platforma, tam sobie wyskoczymy, ona jest taka wysoka, jak będzie się dało tam wjechać, ale to potem. Ale trzeba podziwiać tych ludzi, oni się musieli już przyzwyczaić, bo te samoloty, które tu lądują czy startują, to one tak latają niziutko nad ziemią, parę metrów, nie? To takie larmo robi, jak ci ludzie tutaj wytrzymują. Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Nie wiem. O, platforma już jest widoczna.
fajne miejsce. Ta platforma widokowa tutaj w Ożarowicach dokładnie. Dobra, i teren. Super. Kurna, Vulcan Adventure zaś. Nie ma. Patrzcie, ludku. Zawiniemy się, kurde, bele. Ciekawe, czy jakiś samolot przeleci. Ale jednak dużo razy dzisiaj, nie? No ja, kurde, jest tego, nie? Najechało się? Szkoda, że tu nie wolno dronem latać, nie? Bo by się... Szłoby się piknąć fajne te, nie? No. Tam jest jeszcze jedna platforma. Tam, widzisz ją? Tam. Ona jest taka wieżą, nie? Do góry, wysoko. Tam się też możemy podjechać potem. Nie widzę. A tam jest takim daszkiem albo... No. Stamtąd widać wszystko, całe lotnisko, nie? Wieżak. Z góry. Nie ma. To, czekaj, no po 2 latach, nie? Bo tyś ostatni raz jechał ze mną w 2022. Jechali my raz chyba. 23 nie. Nie, wcale. 22 w ostatnim kursem. No bo ja w tamtym roku i no chyba 2 razy nie jechał. No. No to mamy. Patrzcie, o to mi chodziło właśnie. Patrzcie, jak to leci, kurwa. Kurna, ci ludzie tu mają przerąbane, nie? Przecież to ile to leciało nad nami? 20-30 metrów max? Może nawet nie. Przecież to jest masakryczne, jak to samoloty nisko tu lecą. Ale udało się, kuźwa, złapać na samolot. Tak bokiem leci, nie? Przecież on tak szybko leci, a on tak choćby się zbliżył, choćby kurwa 20 na godzinę. No. I ile on tu na ciebie będzie? I ty patrz, ty tak sobie śpisz te po nocce, nie? Ja, a zobaczcie, ile od domu, to przecież on jest nad domem. Jasna dupa, ty. Kurna, normalnie tak by cegła nad domem przeleciała. Takie wrażenie. Jak on na tym jeździ, nie pytajcie się mnie. Także byliśmy świadkami przelotu 2 samolotów. Udało się tak fajnie podjechać akurat w czasie. Kurde, ale strasznie to wygląda. Tak nisko. Biedni ci ludzie tu mieszkający w okolicach. No i teraz sobie podjedziemy na tą drugą platformę, właśnie tą taką wyższą. Obejrzymy sobie stamtąd całą panoramę lotniska. Kurna, tu wyjazd jest nieciekawy. Tu jest ta platforma druga. Da się tu wjechać, otwarte? Otwarte, no to jedziemy. Wygląda tak, jakby się wjeżdżało na teren lotniska, ale kurde, nie ma żadnych zakazów, nie ma nic, więc no cóż, lecimy.
Druga platforma widokowa, tym razem wyższa, ale dalej od lotniska. Lepiej tam było. Kolejna niedziela fajna. Za dużo kilometrów nie przejechane, ale fajnie było. Dawno nie było na platformie widokowej. Dzień się zbliża ku końcowi. Czas do domu. A nie zapowiadało się, że kurka wodna dzisiaj dam radę wyjechać. A jednak się udało. No a teraz nie wiadomo kiedy kolejny wyjazd, bo jak tak zapowiadają, że ta pogoda ma być taka słaba, jakieś mroziki mają przyjść, kurka wodna, kto wie, może z 2 tygodnie, 3, jak się nie będzie jeździło. Kurde, normalnie zrobiło się tak zimno, że sobie trzeba było szczękę spuścić na twarz, bo masakra normalnie. Jednak te kaski z tymi szczękami, kurde, takimi odchylonymi całkiem do tyłu, to jest super sprawa. W lato pomykamy z otwartą, jak się robi zimno, zamykamy szczękę i już jest ciepło. Super sprawa. I tak sobie pykam z zamkniętą szczeniunią. Szczeniuniuniunią. I możemy jechać. No to dzisiaj taki film, nie wiem czy w ogóle udało mi się nagrać go, czy nie. Czy będzie na YouTubie, czy nie będzie. Jak jest na YouTubie, to czyli, że mi się udało coś nagrać. Tyle w temacie. No dzisiaj żadnych rewelacji nie było, żeby coś tam nagrywać, pokazywać. No bo co to, no kurde, pojechaliśmy sobie na tą, na te dwie platformy widokowe. Cóż tu się rozwodzić, prawda? Nie ma co. Także dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie tego filmiku. Jak się podobało, dajcie lajka, jak się nie podobało, dajcie unlajka, możecie zostawić subika, komentarz. Dzięki jeszcze raz i widzimy się w kolejnym filmie, może dłuższym, może bardziej ciekawszym, może będzie coś więcej do oglądania i opowiadania. Na razie, cześć, dzięki, do następnego, lewa. Dobrze, że mi się zachciało na stopie zatrzymać, bo by nie było fajnie, jakby mnie panowie policmajstry kurna skasowali za nierespektowanie znaku stop. Jak to się mówi? To jest ten moment, kiedy przypominasz sobie wszystkie przepisy ruchu drogowego.